Trwają protesty rolników i w całej Europie, i też w całej Polsce. Dziś kolejny dzień takich protestów. Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, teraz razem z nami, a państwo widzą mapę tych protestów. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Dziś ponad 100 blokad pojawi się na drogach w całej Polsce. W którym miejscu pan jest i jak w tym momencie wygląda ta blokada? Gdzie pan jest w tej chwili? Jestem w drodze na blokadę w Brodach Małych, to jest między Szczebrzeszynem a Biłgorajem. Będzie blokowany dojazd do LKS-u, do miejsca przeładunkowego ukraińskiego zboża. To jest blokowane. A tak to jestem, wczoraj byłem na granicy i w Dorohusku, i w Chlebennem. Także tutaj rolnicy są już na tyle zdeterminowani. Nie ma żadnej reakcji ze strony naszych władz, naszego rządu. Dlatego rolnicy wszyscy są dzisiaj na drogach, protestują odnośnie napływu, niekontrolowanego napływu ukraińskiego zboża, jak i całego Zielonego Ładu i wszystkich ekoschematów, które są z tym związane. Pan wywołał do tablicy polski rząd, no to ja panu przeczytam fragment listu ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego, który do was, do rolników, pisze tak. Zapraszamy przedstawicieli protestujących rolników do dalszych rozmów. Pojawicie się na takich rozmowach? Są w ogóle dyskusje o tym, żeby takie rozmowy poważne prowadzić z ministrem rolnictwa? Panie redaktorze, owszem, było spotkanie w Ministerstwie Rolnictwa. Były organizacje, byli rolnicy, ale tych rozmów tak naprawdę nie wyszło nic. Jedynie co wyszło, to minister serdecznie pozdrawia strajkujących rolników, no i przyłącza się do protestu. No przepraszam bardzo. Rolą polskiego rządu jest rozwiązywanie problemów, które są dzisiaj naprawdę bardzo istotne. A tych rozwiązań nie mamy. Rolą rządu jest bycie w Komisji Europejskiej, bycie w Brukseli i mówienie głosem polskiego rolnika, żeby te wszystkie sprawy, które są dzisiaj takie gardłowe, rozwiązywać. A tych rozmów tak naprawdę nie mamy. Nie mamy żadnego jasnego przekazu ze strony ministerstwa czy ze strony polskiego rządu o jakimś pomyśle na rozwiązanie tego całego problemu z upadkiem polskich gospodarstw, napływem, przez który napływa ukraińskie zboże, no i ten cały Zielony Ład, który nie był w ogóle konsultowany z żadną organizacją rolniczą, żadnym rolnikiem, który powinien uczestniczyć w takich rozmowach. Pan mówił o Komisji Europejskiej, mówi pan też o tym Zielonym Ładzie, no to tutaj Janusz Wojciechowski, czyli polski komisarz, który zajmuje się rolnictwem, no i on mówił w piątek tak, rolnicy są krytyczni wobec jego osoby, ale chcą, żebym dalej dla nich pracował. Czy pan się zgadza z tym, że Janusz Wojciechowski powinien dalej być komisarzem do spraw rolnictwa i swoją funkcję wypełnia no tak dobrze, jak sam o tym mówi? Ja powiem tak, że niech już zostanie tym komisarzem do końca swojej kandydatury, do swojej kadencji. I powiem, że komisarz Wojciechowski jest pozostawiony w tym momencie chyba sam z tym wszystkim, bo i Komisja Europejska ma duże obiekty do jego działań i polski rząd. Ale zacznijmy współpracować, bo rozmawiałem z komisarzem Wojciechowskim, szereg rzeczy, tak jak on mówi, udaje się, to znaczy inaczej, nie tyle, że udaje się, ale można cofnąć, tylko po prostu musi być reakcja polskiego rządu, ale też i przyzwolenie Komisji Europejskiej, która negatywnie podchodzi do jego działań. A polski rząd, wiceminister Michał Kołodziejczak, no, który jeszcze nie tak dawno temu razem z wami, rolnikami, blokował ulice polskich miast, teraz jest wiceministrem rolnictwa. On nie jest dla was wsparciem? Ja powiem, że wiceminister Kołodziejczak, no chyba tutaj żadnego wsparcia nie widać ze strony ministra Kołodziejczaka, bo owszem, walczył wcześniej, jak nie został wiceministrem, walczył, był na barykadach, no w tym momencie powinien w jakiś sposób rozmawiać z organizacjami. Tych rozmów nie ma. Tych rozmów nie ma. Pan wiceminister Kołodziejczak zachowuje taką postawę bierną i powiem, że nie widać żadnego pomysłu z jego strony, tak jakby w tym momencie jego osoby nie było. Owszem, pojawił się na proteście w Dorohusku, pojechał sprawdzić, co te wagony przywożą, ale on doskonale wie, jaka jest sytuacja i jak to wygląda. Także tak jak z tamtej strony
wcześniej, krzycząc, że się nic nie robi, no niech pokaże jakieś rozwiązanie, które tutaj pomoże polskiemu rolnictwu wyjść z tego całego impasu. Jak tak słucham pana przewodniczącego, to takie rozczarowanie w pana słowach dotyczące zachowania czy postawy Michała Kołodziejczaka odnajduję. No powiem, że tego, że no nie ma żadnego działania. No panie redaktorze, drodzy państwo, no czy widzicie, czy czernicy widzą jakieś działanie? Nie ma żadnego działania ze strony ministra Kołodziejczaka. Ale ja mam to do sprawy ministra Kołodziejczaka. Gdzie jest pan premier Tusk, który widząc, co się dzieje w kraju, powinien być w Brukseli i powinien walczyć o polskiego rolnika i o polskie rolnictwo, walczyć o Polskę. Tego działania nie ma. Trzeba powiedzieć, że europarlamentarzyści ze strony lewicy, ze strony Platformy Obywatelskiej głosują przeciwko rolnikom, przeciwko tym wszystkim działaniom, o które my tutaj walczymy. Także tego, także no, co by tutaj nie mówić, nie mamy wsparcia w polskim rządzie. Polskie rolnictwo nie ma wsparcia w polskim rządzie, który powinien walczyć jak lew od polskiego rolnika, o polskie rolnictwo. Polska rolnictwem stoi. Dzisiaj polski rolnik przeżywa ogromny kryzys. Nie ma, jako Polska nie mamy swojego handlu, jako Polska nie mamy swojego przetwórstwa, jako Polska jeszcze trochę nie będziemy też i swoich gospodarstw. Tak to dzisiaj wygląda i my rolnicy, stojąc już na tych barykadach długi okres czasu, nie ma żadnego stanowiska ze strony polskiego rządu. Zobaczmy, co się dzieje w Sejmie. W Sejmie mamy jakiś szabak czarownic, bo tak trzeba powiedzieć, które zamiast rozwiązywać problemy rolników, zamiast się zagłębić, pochylić nad tymi problemami rolników, to sobie urządzają dyskotekę, jakieś tańce, jakieś nie wiadomo co, gdzie dzisiaj polskie rolnictwo krwawi. Tak to trzeba powiedzieć. Nawiązuje pan do tego, co działo się 14 lutego, kiedy rzeczywiście część posłanek lewicy tańczyła w polskim Sejmie. Ja teraz jeszcze na moment chciałem zacytować to, co o waszych protestach mówi się w Ukrainie, bo to mówi między innymi prezydent Zełenski, ale też i inni politycy ukraińscy, którzy wskazując na wasze protesty mówią, że to może być zagrożenie też dla bezpieczeństwa, obronności Ukrainy. Jak pan się do takich argumentów odnosi? Panie redaktorze, tyle zboża, co wjechało do Polski ze strony ukraińskiej. Czy jakaś złotówka poszła na zbrojenie? Czy jakaś złotówka poszła do skarbu państwa ukraińskiego? Chyba nie. To jest dzisiaj tak naprawdę my walczymy nie tyle z Ukrainą i z ukraińskim rolnikiem, co walczymy z agroholdingami, które nie są ukraińskie, które mają swoje firmy zarejestrowane w rajach podatkowych. Tak to trzeba powiedzieć. To nie jest ziarno ukraińskiego rolnika. To jest ziarno agroholdingów, to jest ziarno tych wszystkich firm, które nie płacą podatków w Ukrainie, tylko te pieniądze są transferowane gdzie indziej. No niestety, tak to wszystko wygląda. Także my tutaj nie walczymy ani z państwem ukraińskim, ani z ukraińskim rolnikiem. My walczymy z agroholdingami, które tak naprawdę spowodowały, że te gospodarstwa, które oni tam mają, ponad 500 tysięcy hektarów, no to są bardzo duże gospodarstwa, które mają najbliższy rynek zbytu, jakim jest Polska, Europa. I to się dzieje. Panie przewodniczący, na koniec, jak długo planujecie protestować? Aż osiągniemy swój cel, aż ktoś zacznie w końcu rozmawiać i rozwiązywać problemy. Aż Komisja Europejska cofnie się z Zielonym Ładem. My też jako rolnicy musimy usiąść i przedyskutować to wszystko. I w końcu trzeba zrobić porządek z granicą z Ukrainą i z tym, co do nas wpływa. Tutaj muszą być rozwiązania. Czy to będą cła, czy to będą kaucje, czy to będą kontyngenty. No musi coś być w końcu wypracowane, bo w tym momencie tak naprawdę nic nie jest zrobione. Tutaj mówimy o naszych służbach, które powinny działać. Też to nie działa. No proszę państwa, no można powiedzieć, że państwo polskie nie działa. Państwo polskie nie pracuje. No nie wiem, naprawdę to jest taka rzecz niebywała, gdzie my krzycząc, prosząc, bo nas na pewno widać, bo w mediach tego jakoś specjalnie nie widać, że polski rolnik protestuje, ale my jesteśmy na całej granicy z Ukrainą, która powinna być, tutaj powinien być zrobiony porządek. Tego porządku nie wiem, nikt nie chce zrobić.
Tomasz Oprzański, przewodniczący NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność, był Państwa moim gościem. Bardzo dziękuję. Mimo wszystko, spokojnego dnia, panie przewodniczący, panu życzę. Dziękuję.